Cześć wszystkim, zapraszam Was na obejrzenie filmiku, jak zdobyć 100% w Tony Hawk'u HD w Warehouse'ie. Zacznę od sekretnego DVD, które znajduje się w szklarni tuż nad Halfpipe'em. Następnie zaczynamy od skate'a. Ja zaczynam od T, które znajduje się nad Halfpipe'em. Następnie A nad taksówką. K, które znajduje się na wprost nas, jak tylko zbierzemy A. Następnie S, które znajduje się między jedną a drugą rampą. I E na samym końcu, no wprost nas po zebraniu S. Następnie 5 manifestów. Pierwszy z nich zaczynamy od wybicia się z grindu na rurce. Następnie na wprost nas dokładnie jest drugi z nich. Trzeci równie łatwo znaleźć, znajduje się w samym środku halfpipe'a. I czwarty, który jest na środkowym quarterpipe'ie. Piąty, który sprawia z reguły najwięcej problemów, można albo spróbować wybić się z większym impetem, albo tak jak ja zrobić wall ride'a po ścianie i następnie lekko podskoczyć. Kolejne to jest 5 grindów na małych quarterpipe'ach. Pierwszy z nich znajduje się tuż za nami, następnie 3 na dole, które można spróbować zrobić jednym trikiem, albo tak jak ja tutaj pokazuję, zaczynając od środkowego, następnie ten po prawej stronie. I na samym końcu trzeci z tych trzech na dole po lewej stronie, praktycznie jeden obok drugiego. I piąty, ostatni, który znajduje się tam, gdzie było E. Wystarczy wskoczyć, dość łatwo wszystkie pięć znaleźć. Kickflip nad halfpipe'em. To równie proste, wystarczy zrobić kickflipa razem z gapem. Następna sprawa to jest zniszczenie 5 boksów pokładanych jeden na drugi. Pierwszy znajduje się po prawej stronie, jak tylko zaczynamy. Drugi tam, gdzie było E, również lekko po prawej stronie. Trzeci z nich znajduje się po lewej stronie od halfpipe'u, który również wystarczy lekko podskoczyć i zdobyć. Następnie wystarczy obrócić się o 180 stopni, przejechać z prawej strony taksówki, trzymając przód. Wystarczy tylko przelecieć, zdobyć czwarty i piąty po wskoczeniu na murek. Jest też dość łatwy do znalezienia. Następna sprawa to wszystkie pieniądze. Pierwszy z nich znajduje się, pierwszy dolar znajduje się tuż za nami, jak tylko zaczynamy planszę. Drugi dolar to jest ten na rurce, gdzie był manifest. Dość łatwy do znalezienia. Trzeci z nich, jak tylko zaczynamy, skręcamy lekko w lewo i wybijamy się z quarterpipe'a. Dość prosty do znalezienia. Kolejny z nich znajduje się tam, gdzie było E. Również wystarczy wybić się z quarterpipe'a ostatniego, który robiliśmy. Także prosty, czwarty do zdobycia. Piąty, który najwięcej sprawia problemów, ponieważ trzeba się dość mocno wybić, żeby go zdobyć. Znajduje się tutaj na środku samym. Także mocny wyskok i zebrany. Szósty z nich, który znajduje się między jedną quarterpipe'ą a drugą. Siódmy z nich też jest również łatwy do znalezienia. Najprostszy sposób, żeby go zdobyć, to jest zacząć grinda tutaj już na tej quarterpipe, następnie przeskoczyć tylko na rurkę i zdobyty. Ostatni, ósmy, znajduje się lekko po prawej stronie od tego miejsca, gdzie było DVD. I teraz Six Core, który jest dość prosty w tej planszy. Ja akurat wykonałem na 3 triki, żeby pokazać jeszcze, jak zdobyć jednym trikiem 3 grindy na 3 małych quarterpipe'ach. Także tutaj pokazujemy. Pierwszy, drugi i trzeci. Wystarczy później zlądować. Także można zrobić w ten sposób. 1, 2, 3. I powinny być zaliczone wszystkie 3. Także dziękuję wszystkim za obejrzenie mojego filmiku. 75 tysięcy właśnie się tutaj wykonuje. I do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Powodzenia z grą. Cześć.